Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu 5 porad na. Moi drodzy, przerobiliśmy sobie okres masowy. Powiedziałem Wam o 5 sposobach, jak sobie poradzić w okresie masowym, żeby przejadać więcej jedzenia. Jakie są moje ulubione produkty. A teraz, z racji tego, że zbliża się wiosna, zbliża się lato, każdy z nas, zakładam, że chce wyglądać trochę lepiej. Być może zrobić jakąś fajną formę na wakacje, bądź na jakieś zawody. Mam dzisiaj dla Was 5 porad na okres redukcyjny. Jak sobie poradzić z dietą, żeby móc przebrnąć przez niego jak najbardziej efektywnie i bezboleśnie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, lecimy ekspresowo. Pierwszy podpunkt, zazwyczaj największą trudnością w okresie redukcyjnym, jeśli chodzi o dietę, największym takim wyzwaniem, największą taką dolegliwością i bolączką dla nas jest głód, który pojawia się i porcje, które do pewnego momentu nam wystarczały i satysfakcjonowały nas swoją kaloryką, swoją objętością, no przestają nam wystarczać. I jak zrobić, żeby po prostu teraz przejść przez to jak najmniej boleśnie? Moi drodzy, szukamy objętości w posiłkach, więc zamiast kleiku ryżowego czy kaszki mannej z odrobiną proszku proteinowego, szukamy takich produktów jak na przykład kasza gryczana, kasza pęczak, płatki owsiane, jakiś makaron ryżowy. Gotujemy to w takiej formie troszeczkę bardziej al dente. W ten sposób będzie to w naszym żołądku przez nieco dłuższy czas i będziemy mieć taką ekstra satysfakcję. Oczywiście możemy dodać sobie do tego jakieś tam warzywka, które absolutnie nam nie zaszkodzą i ta ekstra ilość błonnika spowoduje, że no będziemy syci na dłużej. Jeśli chodzi o śniadanie, w którym często używamy proszku proteinowego, który jest fenomenalnym źródłem białka, możemy go zastąpić na przykład białkami jajek, które objętością są, no uwierzcie mi, zjeść pół kilograma białek jaj z płatkami owsianymi, jakimiś orzechami jest zdecydowanie bardziej sycące niż zjedzenie tam takiego małego pojemniczka, w którym jest klejk ryżowy z odrobiną proszku proteinowego. Więc szukamy objętości w posiłkach. To jest moja rada na dzisiaj numer 1. Podpunkt numer 2 będzie niejako uzupełnieniem podpunktu numer 1. Moi drodzy, szukamy produktów o niskim indeksie glikemicznym. I niski indeks glikemiczny, czyli produkty typu kasza pęczak, kasza gryczana, kasza jaglana, dziki ryż, ale musimy też pilnować formy, jak go przygotowujemy, więc jeśli będziemy tą kaszę gryczaną rozgotowywać, oczywiście objętościowo będzie się nam wydawało, że jest jej więcej, ale będzie się ona trawić zdecydowanie szybciej, więc przygotowujemy produkty takim trochę w formie al dente. To zagwarantuje nam, że znowuż, zostanie to troszeczkę dłużej w naszym żołądku i będziemy szczęśliwsi. Inaczej, będziemy mniej szczęśliwi zdecydowanie krócej, kiedy te produkty będą w takiej formie właśnie al dente. Moi drodzy, rada numer 3 to zupy. Zupy, które są naszym naprawdę jednym z lepszych przyjaciół, jeśli chodzi o okres redukcyjny. Czy to będzie zupa brokułowa, czy to będzie zupa szpinakowa, czy to będzie zupa kalafiorowa. Opcji jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście wybieramy warzywa, które mają niską ilość węglowodanów, tak żebyśmy nie przekraczali, bo jednak też te warzywa mają jakieś tam kalorie. Oczywiście nie ma być to zupa ziemniaczana, ale jak najbardziej produkty, które mają do 5 g węglowodanów w 100 g produktu, mogą nam już dać całkiem fajny, esencjonalny wywar, który zasyci nas między posiłkami. Taką miseczkę takiej zupy możemy sobie śmiało zjeść, więc zupy, rada numer 3. Moi drodzy, rada numer 4. Rada numer 4, która brzmi: eliminacja produktów wysoce przetworzonych. Takich, które nam ultra smakują, jakieś fit ciasteczka, fit sosiki i tak dalej, i tak dalej. To też są produkty, które bardzo często trafią się błyskawicznie. Pamiętajcie, że nie tylko i wyłącznie chodzi o kalorykę, bo są oczywiście osoby, które twierdzą, że to tylko i wyłącznie na koniec dnia chodzi o to, ile kalorii spożyliśmy. Tylko pamiętajcie, że każda kaloria w naszym organizmie pochodząca z białka, z węglowodanów, z tłuszczy, będzie dawała nam inną odpowiedź naszego organizmu. Jeśli ta glikemia będzie wysoka, no to organizm będzie generował hormony, które no będą musiały się z tą kaloryką uwolnioną w krótkim czasie uporać szybciej, no co poniesie ze sobą jakieś tam konsekwencje i może nam utrudni to procesy redukcyjne. Więc ja sugeruję eliminację produktów przetworzonych, które bardzo często są bardzo mało objętościowe, ale bardzo skondensowane kalorycznie i zawierają dużo rzeczy, które tak naprawdę naszemu organizmowi nie są do szczęścia potrzebne, więc w okresie redukcyjnym eliminacja przetworzonych produktów i trzymiemy się może nie przysłowiowego kurczaka z ryżem, ale diety bardzo czystej. Moi drodzy, rada numer 5.
radą jest najbardziej drastyczną i dla tych wszystkich, którzy nie mają mocnych nerwów, proponuję oddalić się od odbiornika, komputera, telefonu, nie słuchać tego po prostu. Jest to rada ultra oldschoolowa, ale rada skuteczna, a za sprawą tego, że nie ma elementu, który nas może w diecie redukcyjnej rozpraszać. Oczywiście musimy się zdecydować, co dla nas jest ważne, czy fajne egzystowanie, funkcjonowanie, dogadzanie sobie, czy zrobienie super fajnej formy na dany dzień. Jeśli ta druga wersja, no to tutaj, moi drodzy, uwaga, niedogadzanie sobie smakami. Więc precz wszystkie sosy zero, galareteczki, inne rzeczy tego typu. Oczywiście jest to jakaś forma dogadzania sobie. Niektórzy twierdzą, że pomaga im to przejść przez okres redukcyjny, ale z moich obserwacji wynika, moich obserwacji jako trener, który przetrenował już grubo ponad 1000 osób w swojej kadencji, w swoim życiu, dogadzanie sobie smakami to jest element, który często nas rozprasza i powoduje, że dajemy dupę, jeśli chodzi o dietę, bo coś nam te ślinianki trochę bardziej zapracują, mózg straci kontrolę i bardzo często kończy się tak, że lądujemy w McDonaldzie obżarci jak świnie. No i niestety redukcję szlak trafia na jakiś czas, więc jeśli zależy nam na formie, nie dogadzamy sobie smakami, jemy czysto, monotonnie i w ten sposób uczymy się cieszyć tymi podstawowymi smakami, które oferują nam warzywa, nieprzetworzone oczywiście w takiej formie jak gotowanie, pieczenie, jakieś tam przetwory węglowodanowe typu ryż, kasze i mięso. Uczymy się smakować takich podstawowych smaków. Nie jest to najsmaczniejsze, ale nie będzie nas gdzieś tam ciągło do różnych dziwnych rzeczy na talerzu. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, piszcie proszę w komentarzach. Ja z mojej strony obiecuję Wam, że jeszcze wrócę do Was z odcinkiem 5 ulubionych produktów na redukcji, które pomagały mi przeżyć. Więc bądźcie cierpliwi, a już za niedługo ruszamy z nową serią odcinków, która myślę, że też powinna się Wam spodobać. Wracamy do korzeni, moi drodzy, wracamy do oldschoolowej kulturystyki, która rządzi się zasadami. Tak, rządzi się zasadami, a nie tak jak wiele rzeczy w świecie fitnessu, jest tak ogólnie trochę bez zasad w tych czasach. Więc wracamy do korzeni. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Like, subscribe, wpadajcie na mojego Instagrama. Zapraszam do współpracy i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.